Jesteśmy właśnie na Muranowie. Za mną blok, jakich wiele w tej części Warszawy, a sprowadza nas jedno konkretne mieszkanie, którego właścicielka zrealizowała właśnie jedną ze śmiesznych wizji, jakiej zaproponowałem co do remontu tego mieszkania. Chodźcie ze mną, zobaczycie, jak to wygląda teraz po 4 miesiącach. Zobaczymy, jaki dzwonek. Dzień dobry. Cześć Dorota. Przyszliśmy zobaczyć waszą małą rewolucję i przy okazji zrobić zdjęcia. Możemy? Pewnie, zapraszam. Może usiądziemy na kanapie. Jestem przekonany, że jak się pokazali zdjęcia poprzedniemu właścicielowi, to w ogóle by się nie domyślił, że to było jego mieszkanie. Już nie mówię o układzie, który tutaj teraz jest w tym momencie. Na początku było to 3-pokojowe mieszkanie dwustronne, które ułatwiło nam naszą małą wiosenną rewolucję. Tutaj jak otworzymy drzwi... A zobaczymy łazienkę. Nie tylko łazienkę, pierwotnie był korytarz z wejściem do zamkniętej kuchni. Tak, pamiętam, jak żeśmy sobie tutaj rysowali wszystko na ścianach, tu była ściana, wtedy jeszcze używaliśmy naszych ciał, ręczników, jakichś drzwi, mebli, żeby sobie to zwizualizować wszystko. I tutaj zrobiliście w przejściu kuchnię. W przejściu zrobiliście prysznic. Tak mi chodzi ta kuchnia po głowie, co się tam stało? Kuchnię otworzyliśmy na salon. Wyburzyliśmy ścianę, która tutaj stała. Dzięki temu uzyskaliśmy też przestrzeń całej kawalerki. No jako taki mały metraż, to wygląda całkiem przystronnie. Rzućmy jeszcze okiem na całość i pójdziemy zobaczyć drugie mieszkanie. Tak, zapraszam. Drugie mieszkanie przeznaczone jest docelowo dla 4 osób, ponieważ jest oddzielna sypialnia. Przejdziemy przez korytarz dzielący 2 mieszkania, żeby każdy czuł się komfortowo. I tutaj jesteśmy w drugim mieszkaniu, ono jest trochę inne. Troszkę inne, na drugą stronę tutaj widzimy sypialnię z 2 szafeczkami i komodą. A tutaj mamy salon. Tutaj mamy salon z sofą też. Nawet widzę przygotowany dla gości, świeżo wyprana pościel. A tutaj mamy aneks kuchenny. O, widzę, że nawet zainwestowaliście w mikrofalówkę, opiekacz i tu chyba jest tak. Tu mamy zmywarkę, więc... Tak, zależało nam, by mieszkanie było przygotowane tak, jak my lubimy jeździć i wypoczywać, by czuć się jak u siebie. Jeszcze zerknę tutaj do łazienki, a ty może opowiedz... Dla kogo to mieszkanie zostało przygotowane? Tak naprawdę to dla każdego, kto chce przyjechać do Warszawy. Czy to studenci, którzy mogą się zatrzymać i pójść na zjazd tuż obok, po drugiej stronie ulicy, do Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, czy dla osób, które przyjeżdżają biznesowo, które mają niedalekie odległości Ronda Taszyńskiego do ONZ. Ja myślę, że też to mieszkanie byłoby dobrą opcją dla turystów, bo całkiem niedaleko jest stąd Stare Miasto, można się dostać w jakieś 15-20 minut. Taka sama droga jest do Pałacu Kultury i Nauki, więc mogłaby być to taka baza wypadowa dla rodzin z dziećmi, żeby zwiedzać Warszawę. No to co, żeby nie przedłużać, zapraszamy wszystkich oczywiście, którzy chcą przenocować w Warszawie w różnych celach biznesowych czy turystycznych i przy okazji wspomóc Dorotę Zakię w spłacie ich remontu. Zapraszamy.